Masters przedstawiają Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Przychodzę do Was jak co tydzień z nowym researchem projektu, ale zanim zaczniemy, chciałem Wam powiedzieć o ankiecie, która została wypuszczona w zeszłym tygodniu. Została ona wysłana do wszystkich osób, które zapisały się na listę mailingową umieszczoną w opisie pod tym filmem. Ankieta dotyczy... Rozwoju tego kanału oraz tego, co, co robię na tym kanale. Bardzo was proszę, jeżeli dostaliście ankietę na swoją skrzynkę mailową, to uzupełnijcie. Na pewno pomoże mi to w wybraniu wartości, które będę dla was dawał i które dla Was są cenne. Chciałem poznać Wasze zdanie, dlatego jeszcze raz bardzo proszę uzupełnijcie tą ankietę, jeżeli otrzymaliście ją na skrzynkę mailową. A jeżeli jeszcze nie zapisaliście się na listę mailingową, to w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się link tam możecie się zapisać na tą listę, będziecie otrzymywać powiadomienia o researchach szybciej niż są one umieszczane na YouTubie, a także będziecie mieli prawo głosu do rozwoju tego kanału oraz do robienia następnych researchy. Jeżeli jesteś początkującym inwestorem kryptowalutowym, to również w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się link do stworzonego przeze mnie poradnika. Poradnik jest całkowicie za darmo, jest to poradnik dla osób początkujących. Także jeżeli nie jesteś osobą początkującą, to ten poradnik raczej nie będzie dla ciebie. Jest tam w skrócie opisane wszystko, co na początku swojej drogi powinieneś wiedzieć. Zamiast przeszukiwać cały internet i oglądać setki filmów na YouTubie, wszystko masz zawarte w tym jednym poradniku. Również opisy, jak rejestrować się na giełdach, jak zakładać portfele, jak wysyłać kryptowaluty, kupować, sprzedawać. Także, jeżeli jesteś zainteresowany takim poradnikiem, to zapraszam Cię do pobrania. Na początku, jak zawsze, informuję Was, że nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie może być to traktowane jako zachęta do dokonywania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Tyle by było na temat ogłoszeń. Zaczynamy. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić bardzo ciekawy, jak dla mnie, oczywiście, projekt, który nazywa się Enigma. Projekt ten ma swoje początki już w 2015 roku i można powiedzieć, że jest to projekt ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ stamtąd wywodzi się cały zespół. Twórcy planują rozwiązać problem skalowalności i prywatności, jaki występuje na innych blockchainach. Jak dobrze wiemy, wszystkie zapisane dane na sieci blockchain są publiczne. I właśnie tu pojawia się Enigma. Jest to w skrócie platforma do prywatnych smart kontraktów, tu nazywa się to Secret Contract oraz prawdziwie zdecentralizowanych aplikacji, które wymagają obliczeń poufnych danych. Token o tickerze ENG jest zbudowany na Ethereum, ale Enigma wypuściła już testnet publicznie dla deweloperów. Sieć Enigmy ściśle współpracuje z siecią Ethereum, ale docelowo ma być ona kompatybilna z każdym innym blockchainem. Twórcy zachęcają inne projekty na blockchain do tworzenia mostów pomiędzy ich sieciami a siecią Enigma. Co warto też dodać, Enigma nie jest uzależniona od Ethereum, co oznacza, że może działać ona niezależnie bez niej. A co oznacza, że ściśle współpracuje z Ethereum, już Wam tłumaczę. Enigma jest w pełni kompatybilna z Ethereum, a nawet można powiedzieć, że Ethereum jest nieodzowną częścią sieci. Sieć Enigma obejmuje Secret Contract Engine, wykonuje on obliczenia tajnych kontraktów, Peer-to-Peer -peer Network, upowszechnia wiadomości na sieci Enigma, State Management, przechowuje i zarządza polityką, Key Management, przechowuje i zarządza kluczami szyfrowania, deszyfrowania i podpisywania, natomiast Ethereum obejmuje Shared Ledger, przechowuje rejestr pracowników, rekordy zadań i dowody ukończonych zadań, Konsensus, Kolejność zadań i potwierdzenia, czyli w skrócie można powiedzieć, że poszczególne zadania są przydzielane do odpowiedniej sieci. I tu powyżej możemy zobaczyć, jak przepływają informacje między obiema sieciami. Na sieci Ethereum powstał smart contract oznaczony jako tajny. Wtedy na sieci Enigma pojawia się zamówienie na tajny smart contract z sieci Ethereum. Następnie sieć Enigma wybiera tajny węzeł do przekształcenia smart contract w secret contract. Kiedy sieć Enigma zakończy zadanie, zostaje ono potwierdzone na sieci Ethereum. I w taki właśnie sposób zwykły smart contract zostaje zmieniony na secret smart contract, który z sieci Ethereum przeniósł się na sieć Enigmy, ale jego potwierdzenie dalej zostaje zapisane na sieci Ethereum. Tu trzeba dodać, że pomimo tego, że token ng jest na platformie Ethereum, to węzły sieci Enigma działają poza nią, czyli każdy smart kontrakt czy dApps, który jest umieszczony na sieci Enigma, to na sieci Ethereum istnieje tylko ślad jego istnienia. Wspomniałem o tajnych węzłach, ale co to tak naprawdę jest? Tutaj jest dosyć fajnie wyjaśnione, co to są secret nodes. Protokół Enigmy jest pierwszym, który umożliwia blockchain pracę nad prywatnymi lub wrażliwymi danymi, rozszerzając znaczący zakres aplikacji opartych na blockchain i nie tylko. Robiąc to, wcześniej wprowadzili Secret Contract, inteligentne umowy, które wykorzystują zaszyfrowane dane wejściowe, nigdy nie ujawniając danych węzłom wykonującym obliczenia czyli konsensus node. Węzły Enigmy są zatem w stanie przetwarzać dane zaszyfrowane, zachowując tajemnicę nawet przed sobą. Stąd termin Secret Nodes, tajne węzły. Są one na sieci Enigma, a z tego co udało mi się znaleźć nie ma na razie konsensus Nodes, ponieważ zamiast tego transakcje polegają na weryfikacji Ethereum. Węzły konsensusowe same obsługują łańcuch blokowy Enigmy, sprawdzają poprawność obliczeń i ustalają ostateczność kolejność zmian. Docelowo oba rodzaje węzłów mają być na sieci Enigma. Tajne węzły są proof of stake, co oznacza, że zatrzymanie tokenów ENG jest możliwość otrzymywania dywidend w postaci tokenów. Już można składać aplikacje o utrzymywanie tajnych węzłów, dywidendy te nie są jednak zbyt zachęcające. Znalazłem staking kalkulator i jak możemy tu zobaczyć przy stakowaniu 25 tysięcy ENG przy obecnej cenie zapłacimy niecałe 10 tysięcy dolarów. I rocznie będziemy zarabiać niecałe 100 dolarów, czyli jest to 1% rocznie. No, tak jak mówiłem, nie są te dywidendy zbyt zachęcające. Tak jak mówiłem, na razie mamy tylko testnet dla deweloperów Enigmy, ale na niej już jest pierwszy DAPS, czyli zdecentralizowana aplikacja. Jest to Ocean Protocol. Jest to zdecentralizowany protokół wymiany danych w celu odblokowania danych dla AI i który buduje tajne głosowanie na swój token. Tu znalazłem jeszcze ogłoszenie zespołu o następnych partnerstwach w celu współpracy z Enigma i wykorzystujących tajne umowy do stworzenia ekosystemu rozwiązań dla zdecentralizowanej przyszłości. Możemy zobaczyć tu 8 firm, takich jak, takich jak 2K Network, DataCup, Colendi, Portal Network i kilka innych. Ponadto z partnerstw możemy znaleźć także partnerstwo ze stycznia 2018 roku z ETH Land. Jest to pierwszy zdecentralizowany rynek pożyczek. Pracują w kierunku partnerstwa, które pomoże wprowadzić dane i prywatność obliczeniową do zdecentralizowanych pożyczek. Trzeba dodać, że THLand udzielili pożyczek już na ponad milion dolarów w ciągu pierwszego miesiąca uruchomienia platformy. Oj, no wydaje mi się, że chyba mam kolejny projekt do zbadania. W połowie 2018 roku Enigma podjęła współpracę z Intelem. W zakresie prac badawczo-rozwojowych, w celu przyspieszenia rozwoju technologii obliczeniowych chroniących prywatność. W ramach tych działań Enigma wykorzysta Intel SGX do budowy przełomowych technologii ochrony prywatności. Przejdźmy teraz do tokena, jakim jest NG, tak jak już mówiłem. Na dzień dzisiejszy jego cena to 40 centów i jest on na 10% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest on na 123 pozycji według rankingu CoinMarketCap. Jego market cap przekroczył 30 milionów dolarów, dzienny wolumen to 700 tysięcy dolarów. Wolumen nie jest zbyt wysoki. Aktualna ilość monet w obiegu to niecałe 75 milionów, a całkowita ilość monet w obiegu ma wynosić 150 milionów tokenów NG. Jakbyśmy chcieli zakupić token NG, to możemy kupić go na Binance, Huobi Global, Hotbit, Bitrex. Także tu nie ma problemu z zakupem tokenów NG. All time high projektu wynosiło 8 dolarów i 30 centów. Także jak możemy zobaczyć, spada on ostatnio, tak jak większość projektów kryptowalutowych. Sam token NG ma dwie podstawowe funkcje i służy on jako zapłata za obliczenia i jako token do stajkowania. Można powiedzieć, że jest on niezbędny do utrzymania sieci. Pierwsza funkcja to zapłata, czyli coś takiego jak gaz w Ethereum. Do wykorzystania smart kontraktów czy secret kontraktów użytkownik będzie musiał płacić tokenami ENG. Drugą funkcją jest stajkowanie. Tak jak mówiłem, na sieci Enigmy możemy budować masternody. I tu mamy konsensus node i secret node'y. Składając aplikację o budowanie nodów kluczowym jest ilość posiadanych NG. Im więcej posiadasz, tym masz większe szanse, że zostaniesz wybrany do utrzymywania nodów. No i oczywiście im więcej NG posiadasz, tym większa będzie dywidenda, jaką będziesz otrzymywał za stakekowanie. Jeżeli chodzi o przechowywanie samych tokenów w NG, to tak jak mówiłem jest to ERC20 token i możemy go trzymać na każdym portfelu obsługującym Ethereum. Takich jak MyEtherWallet czy MetaTask. ICO projektu było we wrześniu 2017 roku. Tu jest napisane od 11 do 11, ale ICO z tego co pamiętam trwało 5 dni. Hardcap projektu to 30 milionów dolarów. Udało im się zebrać 45 milionów dolarów. Cena jednego tokena NG na ICO wynosiła 60 centów. Biorąc pod uwagę all time high, tak jak już mówiłem, 8 dolarów i 30 centów. Przyniósł on całkiem niezły zwrot z inwestycji, ale aktualna cena wynosi 40 centów. Więc, jeżeli inwestorzy WISEO nie sprzedali swoich tokenów, to jak na razie są na minusie. Co mi się trochę nie podoba, to zostawienie aż 25% tokenów dla Teamu. Co prawda, mają oni ładnie rozpisane, na co są przeznaczone zostawione tokeny, i jak tu widać, 60% na rozwój produktów i technologii. 15% na badania blockchain, 10% na operacje oraz 10% na cele marketingowe, ponadto 5% na koszty prawne i administracyjne. No bardzo ładnie są podzielone te tokeny, ale dalej jest to 25%. Biorąc pod uwagę aktualną ilość monet w obiegu, to niecałe 75 milionów, a Team posiada 35 milionów tokenów, to przy ewentualnej sprzedaży cena drastycznie może spaść. Trzeba mieć to na uwadze, inwestując w ten projekt. Przejdźmy trochę teraz do teamu projektu. Duża część zespołu pochodzi z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology. Amerykańska uczelnia niepubliczna Politechnika o statusie uniwersyteckim. Jest to bardzo renomowana uczelnia, na którą dostaje się około 1000 z 15000 kandydatów. I tak możemy tu wyróżnić Guy Ziskind, CEO i współzałożyciel Enigmy. Instruktor w MIT, ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju programowania. Kan Kisagan, współzałożyciel Enigmy, założyciel m.in. takich firm jak StreetDust, EximChain oraz analityk w McKinsey, również absolwent MIT. Wiktor Graut-Serat, dyrektor inżynierii w Enigma, dyrektor CEO w MIT Lab, ponad 15-letnie doświadczenie w programowaniu. I tak możemy sprawdzić tu każdego. Każdy ma profil na LinkedIn. Niewątpliwie jest to bardzo wykształcony i doświadczony zespół. Nie jest duży, bo jest to zaledwie 15 osób, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry zespół. Ponadto mamy 8 doradców. I tak jak tu możemy zobaczyć, profesor Alex Pentlat, jest on dyrektorem w Meet Media Lab, Paul Veridit Takit, partner w Pantera Capital, Bill Barat, CEO w Abra i tak dalej. Zespół Enigmy ma bardzo dobrych i równie doświadczonych doradców. Jeżeli chodzi o konkurencję, to oczywiście jest ona bardzo duża. Możemy tu zaliczyć wszystkie projekty pracujące nad smart kontraktami, ale trzeba tutaj wyróżnić secret kontrakty. Nie kojarzę, żeby w innym projekcie było podobne rozwiązanie. Jest to niewątpliwie cecha wyróżniająca Enigmy ze wszystkich platform do smart kontraktów. Na koniec standardowo przejdę do podsumowania projektu w postaci plusów i minusów. Do minusów na pewno możemy zaliczyć, że jest to platforma smart contract, tak jak setki, jak nie tysiące innych projektów, zajmują się oni platformą do smart kontraktów oraz dAppsów. A co za tym idzie, konkurencja projektu jest ogromna. Kolejnym minusem moim zdaniem jest brak produktu. Tworzą oni ten produkt od 2015 roku. A jak na razie mamy tylko testnet dla, dla deweloperów. No, zobaczymy, jak w przyszłości potoczy się rozwój tego projektu. Niewątpliwym minusem jest 25% dla timu. Tak jak już mówiłem, jest to dosyć dużo, i podczas próby sprzedaży tych tokenów cena jego może drastycznie spaść na dół. Przejdźmy teraz do plusów projektu. To plusów na pewno możemy zaliczyć specyfikację tej sieci. Tak jak mówiłem, Secret Contract. I Secret Node jest to mało spotykane rozwiązanie w innych platformach do smart kontraktów i moim zdaniem jest to na pewno duży plus. Tak jak mówiłem, Team jest bardzo wykształcony oraz bardzo doświadczony, także tutaj niewątpliwie zaliczam to do plusów. Współpraca z Intel na pewno przyczyni się do rozwoju tej sieci. No chyba nikomu nie muszę przedstawiać, co to jest Intel. Tak jak wcześniej mówiłem, secret Kontrakty i secret node. Które odpowiadają za prywatność sieci, limit w sprzedaży publicznej. Nie wyjaśniałem chyba tego podczas filmu, ale mieli oni limit na, w sprzedaży publicznej do 3600 dolarów. Miało to zapobiec wykupywaniu bardzo dużych ilości, co później mogło spowodować bardzo duże spadki tego tokena. Bardzo mi się podoba ten limit, który był ustawiony i ja niewątpliwie zaliczam to do plusów. To by było na tyle na temat tego projektu. Myślę, że poczekam, jak będzie wyglądał dalszy rozwój sieci Enigma i będę chciał w niego zainwestować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości. Na koniec chciałem Wam przypomnieć, żebyście zapisywali się na listę mailingową umieszczoną w opisie pod tym filmem oraz śmiało w komentarzu dawajcie swoje projekty, których chcielibyście, żebym zrobił research. Nawiasem mówiąc, Enigmy wybrałem właśnie z komentarzy. Przypominam wszystkim osobom początkującym o moim poradniku dla osób początkujących, który wydaje mi się ułatwi Wam wejście w świat kryptowalut. Oraz czekam na Waszą opinię. Piszcie w komentarzu co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy macie jakieś inne informacje na temat tej sieci. Będę wdzięczny za wszystkie informacje. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.